Oto zaczęliśmy wakacje, a zapewne dla zdecydowanej większości z nas ten czas będzie przynajmniej trochę inny niż większość dni w ciągu roku. Chociażby nawet nie ze względu na wyjazdy, urlopy, spotkania rodzinne, to przez sam klimat pewnego luzu, pewnego rozprężenia w społeczeństwie, już samo to powoduje, że ten, kto nie jest pustelnikiem, a nie jesteśmy pustelnikami, no to trudno, żeby nie zauważył wakacji. Spójrzmy na ten czas przez pryzmat Słowa Bożego. Słyszeliśmy przed Ewangelią słowa aklamacji. Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie. Te słowa to nawiązanie do słów Pana Jezusa z 15 rozdziału Ewangelii świętego Jana. Wy także świadczyć będziecie. Jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. Także w tym czasie, czasie wakacji. To wezwanie do dawania świadectwa nie dotyczy tylko sytuacji, w których to jest łatwe. Żaden to świadek, który daje świadectwo tylko wtedy, kiedy nic go to nie kosztuje. Ale i do dawania takiego świadectwa, które nas kosztuje, może nawet wiele nas kosztuje, jesteśmy do tego wezwani. Nigdzie Pan Jezus nie mówi, że bycie Jego uczniem jest czymś łatwym. Jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. Słyszeliśmy w Ewangelii o nagrodzie dla tych, którzy świadectwo wierności Chrystusowi dają, ale słyszeliśmy także o karze dla tych, którzy się Chrystusa zapierają. A okazji, żeby przyznać się do Chrystusa lub do tego, żeby się Go zaprzeć, czy to słowem, czy to czynem, zapewne będziemy mieli w ciągu wakacji wiele. I to także takich sytuacji, których w ciągu roku za często nie mamy. Kilka przykładów. Przykład pierwszy. Dwie rodziny wyjeżdżają na wspólne wakacje. Łatwo sobie to wyobrazić. Jedna rodzina to są autentyczni chrześcijanie, a druga to chrześcijanie tylko z nazwy. Ochrzczeni poganie, tak możemy ich nazwać. Wyjeżdżają na wakacje i wspólnie spędzają każdy dzień. W ogóle piękny czas. Przyjmijmy, że to jest za granicą, tak na potrzeby tego przykładu. Tak mija dzień za dniem. Naprawdę dobrze mija, z korzyścią dla nich wszystkich. Aż w końcu przychodzi niedziela. Chrześcijanie tylko z nazwy mają pomysł, jak spędzić ten dzień. Las, jezioro, góry, knajpa, wesołe miasteczko i jeszcze coś tam innego. Ale chrześcijanie autentyczni wiedzą, że nie mogą z powodu las, gór, jeziora, knajpy, wesołego miasteczka i czegoś tam jeszcze innego zdradzić Chrystusa, który oczekuje ich uczestnictwa we mszy świętej. To nic, że najbliższy kościół może jest 50 kilometrów dalej, bo są w kraju protestanckim. To nic, że msza święta będzie w języku obcym. Ale najświętsza ofiara jest tak ważna, że trzeba o nią zawalczyć. Chrześcijanie tylko z nazwy chcą zbagatelizować tę sprawę albo wszystko obrócić w żart. Co wy, w świętych się bawicie? Tak zapytają. Albo tam co się przejmować, przecież się wyspowiadacie. Nie bądźcie bardziej papiescy od papieża. Te i tym podobne teksty rzucają. Nie w smak im zmienianie ich bezbożnych planów. Ale każdy autentyczny chrześcijanin wie, że takie gadanie nic to nie znaczy. Tym bardziej, że skoro może poświęcić wiele czasu, wysiłku i pieniędzy, żeby znaleźć się w tym miejscu wypoczynku, to tym bardziej może i musi poświęcić czas, żeby oddać Bogu należną Jemu cześć. Aby się do Boga przyznać, a nie by się Go zaprzeć. Do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie. Przykład drugi. Rodzina idzie w góry i wie, że w drodze powrotnej prosto z trasy zajdzie do kościoła, by uczestniczyć w świętej liturgii. Jest jasne, że w świątyni obowiązuje godny ubiór. Taki ubiór, który wyraża szacunek dla tego, dla którego tutaj przychodzimy. Także wtedy, jak jest gorąco, to taki strój jak na plażę czy jak na boisko jest nieodpowiedni, jest niestosowny, jest niepoważny. Trzeba więc do plecaka zabrać godny ubiór. Zazwyczaj to będzie chodziło o długie spodnie. To jest oczywiście konkretny ciężar. Nie jest on bardzo duży, ale na długiej, wyczerpującej trasie nawet taki ciężar może dać się we znaki. Jest to pewna niedogodność. Jest też ta niedogodność, że jest mniej miejsca wolnego w plecaku. To może rodzić jakieś konsekwencje. No ale trudno. Jeżeli z miłości do nas Pan Jezus poniósł straszliwą mękę na krzyżu, no to śmiechu warte jest takie gadanie, że to jest jakiś wielki heroizm zabrać spodnie do plecaka. Trzeba to zrobić. A ktoś powie tak, że ubiór to jest w ogóle nieważny, bo ważne jest to, co jest w sercu. No ale kto tak mówi, to niech zada sobie pytanie, czy konsekwentnie identyczne stanowisko ma w relacjach z ludźmi. A przecież jak udajemy się na jakieś ważne spotkanie, na rozmowę o pracę, na pierwszą randkę, na urodziny babci, no to chyba każdy dobrze to rozumie, że trzeba na to spotkanie przyjść ubranym godnie. Nie jak na plażę i nie jak na boisko, bo taki ubiór nie wyraża szacunku. Jeżeli więc ktoś uznaje sensownie, że z szacunku dla babci nie przyjdzie na jej urodziny w krótkich spodenkach, a z drugiej strony na spotkanie z Bogiem to w ogóle co się przejmować? Tutaj wszystko jest dozwolone. No to jest absurdalne, to jest sprzeczność, to jest jakaś obłuda. Chyba że ktoś byłby niewierzący i do kościoła chodziłby tylko w celach turystycznych, a na przykład napatrzył się na katolików i wywnioskował, że w kościele to każdy ubiór jest dobry. No to być może jeszcze jakoś moglibyśmy próbować go usprawiedliwiać. No ale to tak na marginesie, bo my jesteśmy wierzący. Jeszcze jedna sprawa. Słyszeliśmy w psalmie te słowa: gorliwość o dom Twój mnie pożera. Wiemy, że ewangelista odniesie te słowa do samego Pana Jezusa. Gorliwość o dom Boga, gorliwość o sprawę Boga w Twoim życiu, czyli najważniejszą ze wszystkich spraw. W czasie wakacji, w czasie urlopu i w ogóle w okresach, kiedy mamy więcej niż zazwyczaj czasu, takiego, którym możemy dysponować wedle własnej woli, to wtedy szczególnie mocno wychodzi, co jest dla nas ważne. Czy sprawa Boga w moim życiu jest naprawdę ważna? Nie w deklaracjach, ale tak naprawdę. I to też chciałbym wam pokazać na pewnym przykładzie. Otóż łatwo wyobrazić sobie człowieka, który mówi tak, że mam wielkie pragnienia modlitewne. Chciałbym uczestniczyć w wielu nabożeństwach. Chciałbym codziennie odmawiać różaniec. Chciałbym codziennie rozważać Słowo Boże. Chciałbym codziennie uczestniczyć we mszy świętej. Tylko że nie mam czasu. No i jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, że rzeczywiście nie ma czasu, bo ma bardzo wiele ważnych obowiązków, które uniemożliwiają mu praktykowanie tego wszystkiego. A byłoby oczywiście karykaturą religijności, gdyby pod pretekstem pobożności zawalał swoje ważne obowiązki. Może być tak, że nie ma czasu na to wszystko. Służy Panu Bogu przez wypełnianie obowiązków zawodowych, rodzinnych. Modli się też, ale nie może na to poświęcać tyle godzin, co zakonnik w pustelni czy w klasztorze. Ale przychodzi czas urlopu. Jest to czas, kiedy ów człowiek, który mówi, że ma takie wielkie pragnienia, żeby tak dużo się modlić, ma teraz czas do własnej dyspozycji. Może decydować, na co ten czas przeznaczy. I okazuje się, że jest wszystko jak zwykle. W
Wcale nie jest tak, że uczestniczy we mszy świętej częściej. Wcale nie jest tak, że odmawia różaniec. Wcale nie jest tak, że rozważa Słowo Boże i tak dalej. A więc wychodzi na jaw pewna prawda o nim, że to, co wcześniej mówił, że chciałby, robiłby to wszystko, tylko że nie ma takiej możliwości, to może jest kłamstwo, a może to jest tylko cząstka prawdy, bo jeżeli teraz w czasie urlopu ma dużo czasu, a dalej tego nie robi, co niby tak mu na tym zależy, to wychodzi na jaw ta prawda, że tu może nie tyle w czasie jest problem, tylko w tym, że on nie ma takiej woli, że deklaracje to ma piękne, ale tak naprawdę woli takiej nie ma, żeby o te sprawy zawalczyć. Nie czas jest tu kluczowy, ale postawa jego serca. I okazuje się, że może te wszystkie jego słowa, tak pięknie brzmiące, że to były tylko puste deklaracje. Jest tak, że czas wolny pokazuje jakąś prawdę o nas. Prawdę o tym, co jest dla nas ważne. Tym bardziej, że wtedy, kiedy mówimy to zdanie, że nie mam na to czasu, to może być tak, że to w wielu przypadkach jest ucieczka, oszukiwanie siebie samego, bo boję się przed samym sobą przyznać, że to nie jest dla mnie ważne. Jakby na przykład ktoś mówił, że nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu dla rodziny, ale za to na gry komputerowe albo na seriale to ma dużo czasu. No to jest jasne, że tutaj nie o czas chodzi, tylko chodzi o postawę jego serca, o jego decyzję, o to, co jest dla niego naprawdę ważne, a co naprawdę ważne dla niego wcale nie jest. Jak jest naprawdę, a nie tylko w sferze deklaracji z hierarchią jego wartości. Czas wolny pokazuje jakąś prawdę o nas. Jeżeli ta prawda jest piękna, to Bogu niech będą dzięki. A jeżeli ta prawda jest brzydka, to Bogu niech będą dzięki za to, jeżeli dostrzeżemy tę prawdę i wyciągniemy odpowiednie wnioski. Życzę sobie i wam, moi drodzy, Bożego czasu, tych 2 miesięcy, abyśmy 1 września byli wszyscy bliżej Pana Boga niż jesteśmy teraz. O to zawalczmy, naprawdę o to zawalczmy. I o to także się módlmy również za chwilę.